Dzień dobry. Dzień czwarty. Przyszłyśmy podronować. Tak jest. Czyli cholernie wietrznie. I nie wiem, czy startować w ogóle tym dronem, bo nie wiem, czy wtedy nie wyląda, czy wylądować wyląduje, ale wiecie, jakby nie ma sensu nagrywać ujęć, jak one będą w powietrzu też się tak samo telepać, więc... Kasiu, czy coś chcesz powiedzieć? Nie, ja chyba się tak po prostu cieszę słońcem. Myślałam, że mną się cieszysz. Nie, słońce. Myślałam, że mną się cieszysz. Przecież już ciebie już mam dość. No, dziękuję, koniec vlogu ze Szwecji. Do widzenia, jadę do Polski. No i niestety zerwał się jeszcze mocniejszy wiatr i nici z dronowania, więc na następne wakacje muszę zabrać drona. Na szczęście wyjeżdżam niebawem, więc nie ma smuteczków i w ogóle dużo mam podróży w tym roku, więc jeszcze coś się odwleczę. A w ogóle zaraz przyjdzie mi... Kurde. Tia. No i niedługo przyjdzie mi licencja, więc będę mogła latać po Polsce, więc... Nie ma smutków. You always dreamed of making it big in your town. People had a certain walk and a certain frown. I kolejny dzień. Nie może być normalnie. Kasia mnie musi ciągnąć po jakichś skałach. Jakby 10 kilo na plecach nie stanowiło dla mnie żadnego problemu życiowego. Color on those cheekbones. It's never too late for you to get well known. Chciałam wam powiedzieć jeszcze jedną ciekawostkę. Co prawda nie będę jeździć w McDonaldzie, bo jestem tak pełna po obiedzie, że nie mam na to po prostu ochoty, ale okazało się, że McDonald's w Szwecji całkiem sporo różni się od McDonalda, przynajmniej w Polsce i w innych krajach, w których byłam. Ponieważ macie tutaj po pierwsze kanapkę, co widziałyśmy, wersję truflową. I słuchajcie, są też opcje wegetariańska i wegańska kanapka. Takie też istnieją i z tego, co sprawdzałam z ciekawości na stronie, wszystkie bułki możecie również zamienić na bułki bez glutenu. Więc bardzo taki otwarty na nowe trendy jedzeniowe McDonald's. Chciałam zjeść, ale słuchajcie, padam, w sensie padam z przejedzenia, więc wybaczcie, ale sprawdziłam, czy to jest prawda i tak. I w internecie też widziałam, że ponoć McDonald's w Szwecji jest dwujęzyczny, w sensie jest po szwedzku i po arabsku, tak? Nie, to w jakimś jednym mieście jeden McDonald's tak zrobił, także nie wierzcie wszystkiemu, co znajdziecie w internecie. No dobrze, no to ostatnie ujęcie, dziękuję ci za przyjęcie. No i widzimy się niebawem, może za rok, przyszłe wakacje. No, ale że przyjadę do ciebie, ja cię już zapraszam. Że mam, nie mam prawa powrotu do Polski. Masz, ale to do mnie zapraszam oczywiście. Masz oficjalnie. Miło ze mną spędziłaś czas? Bardzo, poczułam się jak na wakacjach. Widzicie? Dobra, zbieram się, wsiadam do autobusu za 6 minut i wracam. Szkoda. Może coś jeszcze w lotnisku nagram, a może będę czytać książkę i odpoczywać, także do zobaczenia, pa. No to jest wszystko chyba z lukracją, z tego co patrzę. Masakra! Chyba bym umarła, jakbym zjadła taki słoik lukracji. Łe.